Palenicy Białczańskiej wyruszyliśmy na szlak prowadzący do Morskiego Oka. To chętnie wybierany kierunek przez turystów ze względu na łatwą dostępność szlaku oraz niewątpliwy urok samego Morskiego Oka. Po drodze mijamy wodogrzmotny Mickiewicza, które częściowo pokrywa lód. Po około 2 godzinach wędrówki dochodzimy do dużej polany o nazwie Włosienice. W tym miejscu kończy się trasa dla zaprzęgów konnych. Z Włosienicy doskonale widać już Mięguszowieckie szczyty. Stąd do Morskiego Oka zostało nam jeszcze 1,5 kilometra. Lustro Morskiego Oka położone jest na wysokości 1395 metrów nad poziomem morza. Znajdujące się w dolinie Rybiego Potoku jest największym jeziorem Tatr i należy do nielicznego grona jezior zarybionych w sposób naturalny. Klaudia idzie po lodzie, po środku jeziora. Dobrze, że nie widzę tego za bardzo. Dalej kierujemy się w stronę szlaku prowadzącego do czarnego stawu pod Rysami. Dzięki grubej pokrywie lodowej w zimie można dojść do szlaku przez Morskie Oko. Okresowo zamarznięta warstwa wynosi nawet 60 cm w najzimniejszych porach roku. Aby dotrzeć do czarnego stawu pod Rysami, trzeba pokonać 185 metrów przewyższenia. W niektórych miejscach podejście jest dość strome, należy więc zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w warunkach zimowych. Zatrzymując się na chwilę, kierujemy wzrok w stronę Morskiego Oka i podziwiamy urokliwą panoramę.
Czarny staw pod Rysami znajduje się na wysokości 1580 metrów nad poziomem morza i jest najdalej wysuniętym na południe jeziorem w Polsce, a drugim co do głębokości miejscem w Tatrach. Charakterystycznym elementem czarnego stawu pod Rysami jest żelazny krzyż, który znajduje się tutaj od 1836 roku. Jak, Raduś, staw pod Rysami? Fajny w zimie? Bardzo ładny, biały. Bardzo ładny. Ciężkie wejście i zejście, jeszcze gorsze. Jakoś tam radzi. Przychodziło to, że stamtąd jeszcze 3 godziny 20 na Rysy. Tak, jeszcze 3 godziny na Rysy. Bo w zimie to chyba tylko z czekanami. W drodze powrotnej zatrzymujemy się na gorący posiłek w schronisku Morskie Oko. Wracamy. Na jedzenie. I Gosiku i cebulki, pomidorowej. Wracamy jedzenie nad Morskim Okiem. No, tanie. Prawie jak u Gesslerowej. No i taniej. Ale podniosły się ceny za to parkingu na dole. Wcześniej były 25 zł, teraz już jest 30.